Do tej pory było tak, że Szpitalny Oddział Ratunkowy, mimo że posiadał dwie osobne izby przyjęć dla osób dorosłych i dla dzieci, obie te grupy pacjentów wchodziły jednym wejściem. Więc siłą rzeczy było tak, że grupa pacjentów dzieci i grupa pacjentów dorosłych spotykała się w jednym korytarzu. Teraz dzięki wejściu w życie specustawy, która pozwala na dokonywanie szybszych działań związanych z przebudową, reorganizacją i wszystkimi innymi koniecznymi do wykonania pracami budowlanymi, remontowymi, związanymi właśnie z ochroną przed COVID-19, nasz szpital postanowił skorzystać z tej możliwości i w związku z tym będziemy otwierać, uruchamiać nowe wejście dla pacjentów nieletnich, dla pacjentów dziecięcych. Tak właśnie, żeby ani dzieci nie miały kontaktu z osobami dorosłymi, ani dorośli z dziećmi. Wiadomo, że są to w grupie pacjentów dorosłych i osoby dorosłe, ale także osoby starsze, narażone na różne infekcje, których nosicielami mogą być dzieci. Tak samo dzieci mogą łatwiej chwytać od osób dorosłych wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy i zakażenia. W związku z tym chcemy te dwie grupy rozdzielić i już dzisiaj następuje przekazanie placu budowy firmie, która będzie zajmowała się tą przebudową. Prace mają potrwać do końca czerwca, także już za około 60 dni będziemy mogli mówić o tym, że mamy zupełnie nowe, bezpieczne, osobne wejście dla pacjentów dziecięcych.